Witam Państwa. Monitor Czarneckiego. Kolejny odcinek, jeden z ostatnich w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Pozdrawiam z Brukseli. Właśnie przed chwilą zakończyłem spotkanie w salonikach protokołu dyplomatycznego Europarlamentu z przedstawicielami Szury, czyli Parlamentu Arabii Saudyjskiej. Za chwilę też kolejne spotkania. Natomiast dzisiaj, wtedy kiedy mówię te słowa, odbywa się spotkanie gości z Europejskiej Partii Ludowej, którzy przyjechali do Warszawy, aby poprzeć, jak rozumiem, naszą opozycję. Dzisiaj wieczorem będzie się kolacja w restauracji o nazwie Forteca. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale taka metafora, że Koalicja Europejska zaprasza przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej na jedzenie i picie do knajpy o nazwie Forteca. No, Forteca Świętej Trójcy, nie wiem, ale musi to budzić wesołe, a czasem wręcz nieznośne skojarzenia. Mam wrażenie, że te wybory europejskie będą takim etapem zdobywania fortecy, tak aby te środowiska, które reprezentują coś nowego w europejskiej polityce, ci wszyscy, którzy reprezentują wyborców, którzy mają dosyć powyżej uszu tego unijnego establishmentu, że ci właśnie ludzie nie chcą takich fortec, chcą, aby Parlament Europejski służył narodom, a nie jakiemuś establishmentowi, żeby Parlament Europejski był głosem, reprezentacją, wyrazicielem ludzi, podatników, nacji, państw, a nie był takim ideologicznym walcem lewicowo-liberalnym. I to w zasadzie jest to, co chciałem dzisiaj przekazać w tym odcinku Monitora Czarneckiego. Za tydzień zapraszam do Strasburga. Będzie to już jedno z trzech ostatnich posiedzeń Europarlamentu w tej kadencji. Trzy w Strasburgu, jeszcze jedno, tak zwana minisesja w Brukseli. Na razie pozdrawiam z Brukseli, gdzie coraz bardziej czuję się tą gorączkę przedwyborczą, gdzie coraz więcej osób zastanawia się, jaka będzie kompozycja, geografia polityczna tego nowego Europarlamentu. To jest pytanie, można by rzec. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia w Strasburgu.